Raport Mercer Melbourne Global Pension Index porównuje systemy emerytalne 27 krajów poprzez pryzmat trzech kryteriów. Kryterium wypłacalności systemu w długim okresie, kryterium adekwatności świadczeń i bezpieczeństwa, poziomu zabezpieczenia systemowego. I Polska otrzymała ocenę C, co oznacza, że system ma pewne dobre cechy, ale ma też znaczące braki, bez usunięcia których grozi niewypłacalność w długim okresie. Więc jednoznacznie można powiedzieć, że ta ocena jest dosyć słaba. Jeżeli chodzi o kraje europejskie, to jedna z najsłabszych. I można powiedzieć, że ten raport przedstawia takie kierunkowe rekomendacje, które można byłoby wykorzystać przy reformowaniu systemu. My jako Mercer właściwie od zawsze postulowaliśmy, odkąd Polska zaczęła uczestniczyć w tym raporcie, żeby te rekomendacje wykorzystywać. I patrząc na pomysły, bo dotychczas możemy mówić o pomysłach, raczej nie o konkretach, jeżeli chodzi o planowaną reformę emerytalną, to część z tych zaleceń, które są przedstawione w raporcie, chyba ma szansę być wdrożonymi. Tutaj przede wszystkim chodzi o zwiększenie powszechności systemów tych prywatnych, dobrowolnych, czyli w tym wypadku byłyby to te pracownicze plany kapitałowe, bo pamiętajmy, że bez tej obowiązkowości i tutaj mamy jasne informacje po prostu i dane ze wszystkich krajów, po prostu część społeczeństwa nie uczestniczy w tym systemie, więc będzie miało po prostu niższe emerytury. Drugą rekomendacją, która też jest bardzo ważna i do wykorzystania, powiedziałbym szczególnie ważna w Polsce, gdzie panuje duży chaos na rynku produktów finansowych, szczególnie tych produktów emerytalnych, indywidualnych, które można powiedzieć często są dalekie od uczciwych produktów, to jest ograniczanie kosztów, czyli czynienie tego rynku bardziej transparentnym i tak jak tutaj widzieliśmy w tych pomysłach rządowych, poziom kosztów w produktach emerytalnych miał być ograniczony do 60% rocznie. Jak na początek to jest dobrze, natomiast patrząc w perspektywie długoterminowej, sądzimy i rekomendowalibyśmy, żeby ten limit kosztów też co roku był obniżany. Oczywiście na samym początku, no to wiadomo, firmy muszą ponieść jakieś koszty, żeby po prostu zbudować tą infrastrukturę konieczną do tego. Podobnie było na przykład w Anglii, ale w długim okresie, te 60, to uważamy, że to ciągle jest wysoko.